Pani Iwona Nowakowska, witam gorąco. Dzień dobry, witam, uprzejmie. Porozmawiamy dziś sobie o piciu alkoholu, a zaczynamy od tego, czy można tak pić alkohol, żeby się nie uzależnić, czy każde picie jest uzależniające? E, powiem na początku tak, że nie ma takiego uniwersalnego e, wzorca picia bezpiecznego. Alkohol oczywiście jest dla ludzi i w naszej tradycji od wielu wieków on występuje, natomiast też jak gdyby w naszej jak gdyby polskiej mentalności to picie alkoholu jest tak naprawdę przy każdej okazji. Czy jest to naprawdę okazja do picia, czy bez okazji, ale są to sytuacje prowokowane. W związku z tym powiem tak, że nie ma bezpiecznego wzorca picia. Każda osoba, która zaczyna pić alkohol, może w którymś momencie przy sprzyjających okolicznościach być osobą uzależnioną. No właśnie, bo to tak jest, że wiele osób pije, ale jednak osoby uzależnione, no właśnie, duży odsetek tych, którzy piją, duży odsetek populacji uzależnia się od alkoholu. Te dane, które posiadam, mówią o praktycznie milionie osób, które są na pewno uzależnione. Są to osoby, które są rejestrowane. Czyli na 37 milionów Polaków nie wydaje się to dużo. Zgadza się, ale proszę zauważyć, że około dwóch milionów ludzi mamy te, te osoby, które piją w tak zwany sposób szkodliwy lub ryzykowny, czyli już ponoszą jakieś szkody zdrowotne, fizyczne, powiedziałabym społeczne, czy, czy po prostu prawne. Są to osoby, które już ponoszą jakieś konsekwencje. Także ten odczy... wskaźnik już jest dość wysoki. Zanim przejdziemy do sposobów picia, to jeszcze jedno takie pytanie. Co nas bardziej uzależnia? Sam alkohol jako substancja chemiczna, czy picie? No, jako nawyk albo pewna sytuacja towarzyska. Siedzimy sobie razem z kolegami, na przykład w jakiejś knajpie, ewentualnie w domu są urodziny, i wtedy pijemy. No i później się pojawia takie skojarzenie przyjemności ze spożywaniem alkoholu. Właśnie, co nas bardziej uzależnia? No, właśnie te wszystkie okoliczności, ten sposób nasz myślenia powoduje, że tak naprawdę e, chyba trudno jest wyobrazić nam sytuację towarzyską w pubie, w restauracji bez alkoholu. E, proszę zwrócić uwagę, że właściwie te okoliczności, o których właśnie mówimy, są naznaczone, że zaczynamy sięgać po e, alkohol. I to nie jest nic złego. Ja nie mówię, że to jest coś złego, jeżeli pijemy ten alkohol w sposób taki bezpieczny, zdroworozsądkowy, bez żadnych skutków, to jak najbardziej jest wpisany w nasze życie i niech będzie, ale gdy zaczynamy ponosić konsekwencje, to już musimy się nad tym sposobem picia swoim zastanowić. A jeżeli już mówimy o uzależnieniu, to co bardziej uzależnia? Mocny alkohol, taka wódka, ewentualnie jakieś te wszystkie mocne alkohole, whisky. Czy no, wiele osób myśli, że taki słaby alkohol, na przykład piwo czy wino do kolacji, jest całkowicie bezpieczny? Od, bez tego się, od tego się nie uzależnimy. No, i podał Pan tak przykład takiego typowego polskiego myślenia, że jak będę pił piwo, Panie redaktorze, czy będę piła wino, to się nie uzależni. Nie ma tutaj, tak jak powiedziałam, żadnego wzorca, bo w każdym piwie. W każdym winie i w każdej wódce jest zawarty alkohol etylowy i to właśnie ta substancja jest uzależniająca i jest toksyczna dla naszego alkoholu. Czyli Bardzo... nieważne ile tego alkoholu jest, ważne, że sama obecność? Tak, tak panie redaktorze, pijemy właśnie e, alkohol, zawarty w, e, alkohol etylowy zawarty w piwie, winie czy wódce.